Według ostatnich publikacji OECD, tak jak w poprzednich latach, Polska ma jeden z najwyższych kosztów ściągania podatków wśród gospodarek OECD. W tej chwili gorzej jest tylko w Japonii. I wynika to, wydaje się, przede wszystkim z tego, że polska skarbówka ciągle w bardzo dużym stopniu polega na pracy ludzi i bardzo mało wydaje na rozwiązania technologiczne, to znaczy najmniejszy udział swoich wydatków wśród państw OECD przeznacza na technologię IT. Jesteśmy też w ogonie OECD, jeśli chodzi o deklaracje VAT, PIT i CIT składane elektronicznie. Z tego powodu te braki substytuowane z dodatkowym zatrudnieniem i w efekcie najmniej podatków na jednego urzędnika jest ściąganych w Polsce na tle innych państw.